Z Ewangelii według świętego Mateusza. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Ludzie czasami mają taką duchową potrzebę, żeby złożyć Panu Bogu jakiś wielki dar. Więc składają mu wielkie obietnice. Pójdę na piechotę do Jerozolimy, wybuduję kościół, będę przez całe życie trzeźwy, będę przez całe życie odmawiał różaniec, będę robił to albo tamto. Wielkie obietnice, wielkie plany, wielkie dary, które chcemy Bogu złożyć. Ale rzadko pytamy Boga, jakiego daru On chce, o jaki dar On nas prosi. I oto w Ewangelii czytamy, że Jezus ma bardzo proste potrzeby. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Jezus chce rzeczy bardzo prostych, prostych gestów miłości. Jezus chce naszej obecności. Jezus chce, byśmy byli blisko. To jest najważniejszy dar, jaki możemy Mu złożyć. I być może nawet najtrudniejszy. Słuchajmy Boga, tego, czego On chce, a nie tego, co my chcemy Mu dać. Bóg mówi, nakarmcie mnie sobą, napójcie mnie swoją obecnością. Do zobaczenia jutro.